Chciałbym przywitać wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszy temat, może taki trochę straszny, trochę mroczny, będziemy mówić o śmierci. Rzecz, która być może, a raczej nie być może, tylko na pewno dotyczy nas wszystkich, jednak co o niej wiemy z Biblii? Jakie podejście do śmierci miał Bóg? I dlaczego, no właśnie, dlaczego tak często, jak czytamy w Piśmie Świętym, karał śmiercią ten nasz wielki, miłosierny Bóg? Na te pytania, jak i też kilka innych, odpowie pastor Artur Dżeman, którego teraz bardzo serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że to nie będzie kłopot, jeśli będę czasami się wspomagał z moimi notatkami. Nie ma problemu, ja też mam swoją notatkę. Jedną dużą, prawda? Okej. Okay. Chciałbym zacząć od takiego pytania, które tyczy się samego początku, a nawet jeszcze wcześniej. Wszystko od pytania dotyczy tego, co było przed tym, przed stworzeniem Ziemi. Czy zanim Lucyfer upadł, zanim, jakby tak można nazwać, stał się szatanem, czy wszystkie istoty niebiańskie, które żyły w niebie, czy znały śmierć? Czy wiedziały, o co chodzi? Czy wiedziały, co to jest? Jak się do tego odnieść? Tak jak czytamy w Piśmie Świętym, jest tajemna moc nieprawości. Pan Bóg, wierzymy w to, że jest dobry, cały świat był dobry, był doskonały, natomiast fenomen upadku Lucyfera, fenomen szatana jest tajemnicą. Mamy teksty Pisma Świętego, które nam doświetlały ten temat. Jednak to jest pewnego rodzaju tajemnica, której nigdy nie będziemy w stanie zgłębić, dlaczego dobry, dlaczego doskonały twór, Boży anioł, stał się diabłem, Lucyferem. Pismo Święte daje nam tylko pewne migawki, natomiast jest to tajemnica. Nie wiemy, w jaki sposób dobry, idealny anioł stał się zły. Natomiast według Pisma Świętego tylko upadek Lucyfera i tylko planeta Ziemia są takim teatrem, poligonem, gdzie panuje grzech. Odpowiadając na pytanie, nie, przed buntem Lucyfera świat, wszechświaty nie znały grzechu ani zła. A czy w tym momencie można powiedzieć, że istoty niebieskie obawiają się śmierci? Czy się jej boją? Czy nie, bo ich nie dotyczy zupełnie? Kiedy diabeł się zbuntował, Pismo Święte mówi, że diabeł wybuchła walka w niebie, o czym nam mówi Księga Objawienia, i diabeł i jego aniołowie zostali rzuceni na planetę Ziemia, więc jest powiedziane w Księdze Objawienia, żeby się niebiosa radowały i ci, którzy w nich mieszkają, lecz biada nam, czyli biada Ziemi i tym, którzy na nią mieszkają, gdy stąpił do was diabeł pojący wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. No dobrze. To teraz takie pytanie. Śmierć. Przed chwilą się ustaliliśmy, że zaistniała dopiero podczas buntu szatana i podczas buntu naszych pierwszych rodziców. I teraz tak, to jest, że tak powiem, nieodłączna część tego grzechu, tego buntu, czy po prostu to jest Boża kara, którą Bóg, że tak powiem, karze nas za to, że złamaliśmy Jego prawo? Myślę, że Pan Bóg nas nie karze, to w sumie nie Pan Bóg, ale to Adam i Ewa zaprosili nas do swoistego teatru. To nie była Boża inicjatywa, to Adam z Ewą, mając wolny wybór, myślę, że Pan Bóg, może otwórzmy, kiedy otwieramy pierwszą Księgę Mojżeszową, tam czytamy o tym, że Bóg w powiewie dziennym spotykał się z Adamem i z Ewą. Księga Rodzaju, rozdział 3 i tam werset 8. Usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym. Myślę, że Pan Bóg, kiedy spotykał się z Adamem i Ewą, to nie były inspekcje jakiegoś inspektora, to były spotkania ojca ze swoimi dziećmi. I Pan Bóg, mówiąc, opisując świat, opisując ich stworzenie, na pewno poinstruował ich o buncie Lucyfera, o buncie w niebie, o upadku, ponieważ mamy też takie słowa w pierwszej Księdze Mojżeszowej, rozdział 2 i werset 16. Dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możecie jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść,
bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Więc Adam z Ewą byli poinstruowani, byli ostrzeżeni o Lucyferze, o przeciwniku. Natomiast czy to byłoby w porządku, gdy Ewa wyciągała rękę po owoc, Pan Bóg by po prostu tą rękę jej przytrzymał? Czy to byłoby w porządku, kiedy my chcemy wybrać nawet zło, Pan Bóg wstrzymał nasze ręce? Czy to byłoby fair? No to nie byłoby fair, ale mógłby, załóżmy, w jakiś sposób, nie wiem, zapukać do świadomości Ewy. Bo no, ja sobie wyobrażam to w ten sposób, że Ewa w tym momencie była całkowicie omamiona przez szatana i nie myślała w tym momencie o Bogu. Patrzyła o ładny owoc i zerwała go. Czy nie mógł się Bóg pojawić gdzieś tam w tle, żeby Ewa go zobaczyła, albo nie wiem, albo jakieś tak szepnąć jej coś do ucha. Nie, nie zrywaj tego, ale pamiętaj, jestem, albo pamiętaj o mnie. Tak, Pan Bóg powiedział, że jest tylko jedno miejsce pod wysokim napięciem. Tym miejscem w ogrodzie Eden było drzewo. Ile drzew? Jedno. Jedno drzewo poznania dobra i zła. No i kiedy Ewa, spacerując, była właśnie przy tym drzewie, w tym miejscu, nagle usłyszała węża, który do niej gada, który mówi. I logicznie biorąc, co Ewa powinna zrobić? No w nogi dyla powinna stamtąd uciekać. Nie wdawać się w rozmowę, bo wiedziała Boże ostrzeżenie. Tu było powiedziane, aby uprawiał ogród i strzegł. Strzegł? Pilnował? No tak. Ewa nie powinna się wdawać w dyskusję, powinna stamtąd uciekać. No tak bardzo broniła Pana Boga, że w końcu zgrzeszyła. Czyli to jest kwestia tego, że nawet jeśli się pojawimy w złym miejscu, albo inaczej, wystarczy, że z własnej woli pojawimy się w złym miejscu i nagle w złym miejscu, albo w miejscu, w którym już Bóg nie chce sięgać swoją dłonią i już przepadliśmy? Nie, Pan Bóg jest dobry, daje nam non-stop drogowskazy, daje nam wskazówki, natomiast my mamy możliwość podejmowania decyzji. Jakiś czas temu jechałem na Śląsku, nie znam akurat tych okolic, i GPS mi mówi skręć w lewo, skręć w lewo. Ja myślę sobie, nie, muszę jechać prosto. No i chyba ze 3 razy po prostu byłem przekonany, że podejmuję dobrą decyzję. No a potem, kiedy znalazłem się w odpowiedniej miejscowości, miałem 25 kilometrów do nadrobienia, no bo ponieważ GPS dawał mi wyraźne sugestie, skręć w to, a ja mówię, coś mi tutaj ten GPS zbytnio dobrze nie doradza. I Pan Bóg daje wskazówki, Pan Bóg daje drogowskazy poprzez łagodną perswazję, ale to nie jest narzucanie się, to jest bardzo delikatna kwestia, więc Pan Bóg szanuje nasze decyzje, nawet złe, i pozwala nam później zbierać ich konsekwencje. Nawiązując do tego przykładu z GPS-em, który poruszał przed chwilą pastor, mam rozumieć, że zanim Ewa podeszła do drzewa, mogła słyszeć jakieś wskazówki od Boga? W sensie zanim w ogóle podjęła taką decyzję? No, tak jak rozumiem Pismo Święte, tak jak czytam jeszcze przed stworzeniem Ewy, Pan Bóg daje rozkaz człowiekowi, z każdego drzewa tego ogrodu możesz zjeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz, z niego na pewno umrzesz. I skoro Adam i Ewa byli istotami bardzo inteligentnymi, Pan Bóg, no nie było jeszcze śmierci, ale Pan Bóg w rozmowie tłumaczył, jakie są konsekwencje, co wiąże się z zerwaniem i zjedzeniem owoców. Więc Ewa miała tą świadomość, że to powiedział Pan Bóg. Na pewno umrzesz. Wąż do niej mówi w 3 rozdziale, tylko najpierw stawia bardzo sprytne pytanie. Czy nie wolno wam jeść żadnych drzew? Nie, no możemy jeść tylko z tego jednego drzewa. Wąż rozmawia, nie wiem, może zrywa, może je to jabłko, przepraszam, owoc. Ewa zaczarowana mi, faktycznie się nic nie dzieje. Nie możemy jeść? Możemy jeść. Tylko z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. I wąż mówi do kobiety, na pewno nie umrzecie. Bóg mówi, na pewno umrzesz, a wąż mówi, na pewno nie umrzesz. Ewa podejmuje wolną decyzję, wolny wybór, który dotyka jej, jej męża, ich potomstwa i w sumie nas. No dobrze. Jeszcze nie wychodząc tak konkretnie z raju, daleko pytaniami, daleko myślami, jeszcze takie jedno małe pytanie, a może duże w sumie, jak później, jak za chwilę się okaże. Był czas, żeby istoty niebieskie mogły się przekonać, że szatan jest zły. Ja, no, z mojej perspektywy wysuwam taką tezę. Tak. Więc, skoro widzieliśmy, że szatan jest zły, skoro wiemy, że generalnie działa wbrew Bogu, który
jeśli szatan jest zły, no to tak wydaje się, że po przeciwieństwie tej barykady można powiedzieć, że Bóg jest dobry, to dlaczego, no już nie wiem, abstrahując od tego, przed zerwaniem owocu czy po, dlaczego Bóg od razu nie mógł zabić szatana? Bo mówimy, że no chciał udowodnić, chciał pokazać to, że on ma rację, że to szatan jest zły, ale czy tego nie widać było od razu? Skoro istoty niebiańskie nie muszą obawiać się śmierci, no bo ich to nie dotyczy, cały poligon jest tu na ziemi. Skoro już wtedy widziały, co się święci, przynajmniej te 2/3 aniołów i innych jeszcze istot niebieskich, które nie zostały zrzucone z nieba razem z szatanem, no to czemu? Czemu od razu tego nie skończyć, nie skrócić? Dobre pytanie. Bóg jest miłością. Bóg w swojej miłości daje nam wolność wyboru. A jeżeli ktoś ma dzieci, jest rodzicem, dziadkiem, zawsze wie, że wolność wiąże się z pewnym ryzykiem. Faktycznie Pan Bóg, znając myśli Lucyfera, mógł wyparować w jednej chwili. No, mógł to zrobić. No i rozumiem, że gdyby Pan Bóg podjął decyzję, Lucyfera nie ma. No i przychodzą inni aniołowie, Panie Boże, a gdzie jest Lucyfer? Nie ma go. Jak to nie ma? No, nie ma go. A gdzie jest? Nigdzie już go nie ma, nie istnieje. Bo podjąłem taką decyzję. Co by się pojawiło w umysłach aniołów? No, kto będzie następny? Grzech nigdy wcześniej nie istniał, więc Pan Bóg pozwolił, żeby grzech przyniósł konsekwencje i skutki, żeby wszelkie istoty mogły wyciągnąć wnioski. Natomiast trudno, jeżeli jest coś po raz pierwszy, pokazać, jakie będą konsekwencje. Dlatego też Pan Bóg, to jest też niesamowite, że Pan Bóg, dopuszczając do buntu Lucyfera, doskonale wiedział, jakie będą konsekwencje. I Pan Bóg te konsekwencje wziął na siebie. Jeżeli projektujemy jakiś budynek użyteczności publicznej, powiedzmy bibliotekę, już na etapie projektowania zakładamy, że w budynku coś na pewno musi istnieć. Co? System bezpieczeństwa, jakieś ewakuacje. System pożarowy, dokładnie, droga ewakuacji, ratowania ludzi, ratowania wolumenów i zakładamy, że droga przeciwpożarowa istnieje. Pan Bóg, stwarzając człowieka, od razu zaplanował plan ratowania. Gdyby człowiek zgrzeszył, plan ratowania i nie ktoś inny, nie ktoś w zastępstwie, ale sam ten Pan Bóg, który stwarzał człowieka, w planie ratowania go, przychodzi na tą ziemię, zniża się do swego stworzenia i bierze konsekwencje na siebie. No dobrze, żeby nie za bardzo wybiegać, bo mimo że ten temat jest trochę powiązany, to nie jest samym sednem, chciałbym zadać takie pytanie już bardziej dalej dotyczące śmierci. Bo mówimy w tym momencie, mówiliśmy teraz o tym, co zrobiła Ewa, co zrobił Adam, o ich czynie, który miał skutkować śmiercią. Jak wiemy, nie natychmiastowo, ale już tak później w kontekście całego grzechu. Ale co jeśli giniemy, następuje śmierć, nie wiem, w wypadku, albo kiedy drugi człowiek nas zabija? No to nie jest, że powiem tak, no nie wiem, no to nie jest, że powiem taka bezpośrednia kara za nasze grzechy, prawda? No czy jest? Czy właśnie, jak to jest? Czy to jest właśnie kara przez to, że ktoś nas zabije, przez zginiemy w wypadku, nie wiem, samochodowym czy jakimkolwiek innym? Czy to jest kara, czy to przypadek, czy to jak to, jak na to patrzeć? Jak wspomniałem wcześniej, Adam z Ewą zaprosili nas do swoistego strasznego teatru, gdzie są odgrywane straszne sztuki. Żyjąc na planecie Ziemia, gdzie jest grzech, wszystko zostało poddane skażeniu i ktoś stwierdził, że są ponoć dwie pewne rzeczy na tej ziemi. Śmierć i podatki. Natomiast Pan Bóg, ratując człowieka, kiedy czytamy o tym, że Pan Bóg powiedział, w dniu, w którym zgrzeszysz, nieprzypuszczalnie, niemożliwie, nie chyba, ale czytamy tak. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 2. Pan Bóg powiedział tak. Gdy tylko zjesz, na pewno umrzesz. W dniu, w którym zjesz, umrzesz. I to są konsekwencje. I śmierć była w ogrodzie Eden. 3 rozdział mówi nam werset 21. Uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przeodział ich. No właśnie, czy istnieje drzewo korkowe? Korkowe istnieje. A skórzane? No niestety. Też o takim drzewie nie słyszałem. Skąd Pan Bóg wziął skóry? Kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli, Pan Bóg na pewno wyjaśnił, że kocha Adama i Ewę, nie chce, żeby zginęli, ale śmierć musi być. Karą za grzech jest śmierć. Dlatego czytam, że Pan Bóg obrał Adam z Ewą, kiedy zgrzeszyli,
zrobili sobie opaskę z liści. To są nasze własne uczynki, własne sposoby zbawienia. Ale była śmierć baranka i Adam i Ewa zostali w te skóry ubrani. I Pan Bóg na pewno wyjaśnił plan zbawienia, że ten baranek, to zwierzę, umiera symbolicznie, ale kiedyś przyjdzie prawdziwy baranek, który przeleje swoją krew, aby ludzie mogli być zbawieni. Więc odpowiadając na pytanie, żyjemy na planecie grzechu, gdzie jest ból, gdzie nam wszystkim towarzyszy śmierć, gdzie czytamy w liście do Rzymian, że nie tylko ludzie cierpią, ale zwierzęta. Może nawet otwórzmy list do Rzymian, rozdział 8. Czytamy tam. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdy stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli, skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. I tak sobie wyobrażam, kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli, to wszystko się popsuło. Wcześniej byli panami tej ziemi, zwierzęta, wszystko było im poddane. I nagle, nie wiem, niedźwiedź, lew wypowiadają posłuszeństwo. Zwierzęta się zagryzają, kwiaty więdną, wszystko się popsuło. Ale była nadzieja, że przyjdzie ten, kiedyś będzie potomek Ewy, który wszystko naprawi i jest nadzieja, która wykracza ponad to życie. No, karą za grzech jest śmierć, natomiast Adam z Ewą wyciągnęli lekcję i mieli możliwości zbawienia. To prawda, że żyjemy na planecie grzechu i spotykają nas czasami różne konsekwencje, nie zawsze zasłużone. Natomiast żyjemy na planecie grzechu i faktycznie wszystko, co się urodziło na tej ziemi, umrzeć musi. Czyli rozumiem, że nie zawsze jest tak, że giniemy bezpośrednio z powodu własnych grzechów. Jak najbardziej nie zawsze. Pan Jezus, który wisiał na krzyżu, czy z powodu własnych grzechów znalazł się tam? No, na pewno nie. Wierzymy, ale... że nie. Wierzymy, że nie, ale jest też pewna historia w Piśmie Świętym, Pierwsza Królewska, rozdział 14. I tam mamy klasyczną sytuację, gdzie ktoś naprawdę nie był winny. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 14. I mamy tam opisaną historię chłopca, który nazywał się Abiasz, syn Jeroboama. Kiedy Jeroboam został namaszczony na króla, był w sumie odstępczy, królem powinien być Bożym liderem, a był bałwochwalcą. Zachorował mu syn i powiedział do swojej żony: żono, idź przebierz się i pójdź do proroka tego, który namaścił mnie na króla i dowiedz się, co będzie z chłopcem. No i faktycznie żona ta przebrała się, upozorowała, że jest kimś innym, wzięła z sobą chleby, no i poszła do proroka. I kiedy zbliżała się do proroka, Pan Bóg mówi: słuchaj, zbliża się tutaj, rzekł Pan do Achiasza, oto nadchodzi żona Jeroboama, aby dowiedzieć się czegoś, coś o swoim synu, bo zachorował. Powiedz jej tak, a tak. Gdy zaś weszła, udawała kogoś innego. Zaledwie Achasz usłyszał odgłos jej kroków, gdy weszła do drzwi, rzekł: wejdź, wejdź, żono Jeroboama. Dlaczego udajesz kogoś innego? Zlecono mi dla ciebie przykrą wiadomość. I powiedz Jeroboamowi: tak mówi Pan Bóg Izraela. Wywyższyłem ciebie spośród ludu. Ustanowiłem cię księciem nad moim ludem izraelskim. Odebrałem domowi Dawidowemu władzę królewską i dałem ją tobie. A ty jednak nie byłeś takim jak mój sługa Dawid, który przestrzegał moich przykazań i który naśladował mnie z całego swojego serca, aby czynić tylko to, co prawe w moich oczach. Lecz ty postępowałeś gorzej niż wszyscy twoi poprzednicy. Zacząłeś czynić sobie innych bogów, bałwany, lane, aby mnie pobudzić do gniewu. Nie zaś odrzuciłeś precz na ubocze. Dlatego ja sprowadzę nieszczęście na dom Jeroboama. Czyli są konsekwencje. Wytępię u Jeroboama każdego męskiego potomka, niewolników i wolnych w Izraelu. Wymiotę dom Jeroboama, jak się wymiata do cna śmieci, aż wszystko jest wymiecione. Kto u Jeroboama umrze w mieście, to go pożrą psy. Kto umrze na polu, tego rozdziobią ptaki niebieskie, gdyż Pan tak powiedział. Ty zaś wstań, idź do swojego domu. Gdy dojdziesz do miasta, dziecię umrze. I w całej tej historii są słowa, które no po prostu zaskakują mnie, totalnie mnie zaskakują. Kolejny werset. I będzie opłakiwał cały Izrael i pochowają je, gdyż jedynie ono z domu Jeroboama zejdzie do grobu, gdyż jedynie u niego z całego domu Jeroboama znalazło się coś,
co się podobało Bogu, Panu Izraelskiemu. To dziecko miało coś, co spodobało się Bogu. Pan Bóg pozwolił, żeby to dziecię zmarło. Mógł je uzdrowić? No mógł. Nie zrobił tego. Pozwolił, żeby dziecię zmarło. I tu jest jeszcze bardzo wyraźnie. Prorok mówi, gdyż jedynie u tego dziecka było coś, co się podobało Panu. Dlaczego? Jak myślisz? Właśnie to jest dla mnie na razie jeszcze zupełnie niepojęte. Dlaczego Bóg dopuszcza do takich rzeczy? Albo nawet, nie wiem, czy to jest kwestia dopuszczenia, a nawet jego własnego karania. Więc jeszcze zanim się będę zadam pastorowi pytanie dotyczące tego, coś też nawiązującego. Właśnie, okej, żyjemy w świecie, które jest, można powiedzieć, pod kontrolą szatana. I jesteśmy, jak to spodobało mi się to określenie, na tym poligonie ziemskim naszym, ale Bóg czuwa. I mimo, że przyjęło się mówić, świat nie jest sprawiedliwy, to dlaczego? Dlaczego właśnie to biedne dziecko musiało zginąć? Dlaczego tak wiele innych ludzi nie ze swojej winy musi ginąć? Przecież to nie jest sprawiedliwe. Już nie tylko mówię o, nie wiem, o równym życiu, no bo, no okej, bo wiadomo, rodzimy się w różnych rodzinach, w różnych statusach społecznych, no ale, no to może, nie wiem, chociaż jakkolwiek to brzmi, równa śmierć, sprawiedliwa, a nie ty nie masz prawa do życia. To przypomina mi się swego czasu, kiedy moje dzieciaki były naprawdę małe. Jedną z ich ulubionych bajek był Król Lew. Jest taki fragment, kiedy bodajże Skaza siedzi taki zniesmaczony, skwaśniały i mówi tak. Los nie jest sprawiedliwy. Natomiast kiedy czytam Pismo Święte, Pan Bóg jest nie tylko sprawiedliwy, Pan Bóg jest dobry, łaskawy i sprawiedliwy. I Boża sprawiedliwość domaga się tego, aby były też konsekwencje. Osobiście znam wielu ludzi, którzy uważają się za wierzących, ale tak naprawdę nie mają Ojca w niebie. Pismo Święte mówi, że jak ktoś ma Ojca, który się troszczy o swoje dzieci, to daje im pewne granice, pewne limity. Bo dzieci mają w sobie coś takiego, że chcą te granice przekraczać. Jeżeli nie ma granic, to dziecko może dojść do smutnego wniosku, że może robić wszystko. To pewnie rodzice mnie nie kochają. Natomiast kiedy są pewne granice, a kochający rodzice dają pewne limity, dają pewne granice, no to znaczy stop, za bardzo cię kocham, żeby pozwolić ci na to, żebyś sobie szkodził. I czytamy w liście do Hebrajczyków o właśnie tej odpowiedzialności, o tych granicach. Dlatego, że Pan Bóg kocha, Pan Bóg stawia granice. W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale czytamy następujące słowa. Wy jeszcze nie opieraliście się aż do krwi w walce przeciwko grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które zwraca się do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy Pan cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeżeli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeżeli jesteście bez karania, który jest udziałem wszystkich, to jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Więc Pan Bóg jest dobrym, kochanym Ojcem, daje limity i są pewne konsekwencje, które Pan Bóg egzekwuje dla naszego dobra. Natomiast żyjemy w XXI wieku i chrześcijaństwo jest skażone humanizmem. Wiele osób patrzy na Pismo Święte nie oczami ludzi wierzących, ale przez okulary humanizmu. Dla humanizmu najwyższym dobrem jest życie. Natomiast z perspektywy Pisma Świętego życie nie jest najwyższym dobrem. Najwyższym dobrem jest posłuszeństwo Panu Bogu. I w sumie, tak jak rozumiem Pismo Święte, najwyższą formą posłuszeństwa Bogu, najwyższym formem czci jest posłuszeństwo. Dlatego czytamy chociażby historię o trzech młodzieńcach, którzy mogli złożyć pokłon, nie wiem, z chwilą, kiedy muzyka zagrała, mogli się schylić, zawiązać sobie buty. No ale kiedy była kwestia pokłonu, oni się nie pokłonili i za to trafili do pieca ognistego. Więc to też chociażby też ta historia mówi mi, że najwyższą formą posłuszeństwa, oddawania Bogu czci, no jest wierność Panu Bogu. Życie nie jest najwyższym dobrem, o które mamy zabiegać, ponieważ bardzo często ludzie wierzący w historii dziejów oddawali swoje życie, aby tylko Bogu być wiernym. Dlatego też mamy XXI wiek i bardzo często poprzez aspekt humanizmu ludzie stawiają pytania, czy to Pan Bóg może, czy mu wolno, czy ma prawo.
Natomiast skoro Pan Bóg dał te pewne rzeczy, które są w Piśmie Świętym, to Pan Bóg nie ma niczego do ukrycia. No bo to Pismo Święte, które mówi o śmierci, o zabijaniu, powstało z Bożej inicjatywy, więc Pan Bóg nie chowa niczego, prawda, do szuflady. Pan Bóg jest otwarty nawet na wszelkie trudne pytania. Chciałbym się jeszcze odnieść do tego, co powiedziałeś, pastorze, odnośnie tych granic, że one są, że te granice są po to, żeby pokazać, i nie tylko żeby pokazać, ale żeby okazać tą miłość. Ale te dzieci, te osoby, których te granice dotyczą, one muszą dojrzeć, żeby to zrozumieć? No bo z własnego, no dość jeszcze niedawnego doświadczenia mogę powiedzieć, że no ja na pewno tego tak nie odbierałem. Że mam granicę, że mnie mama czy tata bardziej kochają. No, natomiast ja znam historię autentyczną, kiedy młody człowiek z domu wierzącego o imieniu Piotr, mając lat 20 parę, usiadł kiedyś do szczerej rozmowy z mamą i powiedział: mama, mam cię za złe. Ona popatrzyła takimi wielkimi oczami: co masz mi, synku, za złe? Ty byłaś dla mnie za dobra. I naprawdę długo, przez wiele dni chodziła, nie mogła dojść siebie, że jej kochany syn zrobił taki zarzut, że kiedy był młody, była dla niego za dobra, za wiele mu pozwalała. I teraz ma po prostu rzeczy, z którymi musi walczyć. No cóż, Pan Bóg też jest dobry i pozwala nam podejmować decyzje. Natomiast czasami rodzicom, tak tej mamie, no trudno się pogodzić, że jej kochany syn wszystkiego się spodziewała, ale nie czegoś takiego, że własny syn przyjdzie, po wielu latach powie jej: mamo, byłaś dla mnie za dobra. To nie jest fair. No dobrze. No. Okej, ja tego nie doświadczyłem, ale może rzeczywiście... A może będzie, nie wiem. Okej, wracając do zagadnienia śmierci. Po raz kolejny tak odbiegamy co jakiś czas, co jakieś pytanie. Samo życie. Mamy taki klasyczny przykład, który mi przynajmniej od razu się pokazuje, bo często mówi się, że jedna śmierć to tragedia, milion to statystyka i nie za bardzo, często no, te milionowe statystyki, wojny i tak dalej przemykają nam. Ale takie właśnie konkretne. Nowy Testament i chwila śmierci Ananiasza i Safiry. I to nie jest, że nie wiem, że oni kogoś zabili, dopuścili się jakoś niesamowitego złego czynu. Wbrew pozorom był dobry. No przecież, kurczę, oddali swoją majątność, dobra, nie całą, ale dużą część oddali. I za co taka kara? No ja to odbieram szczególnie jako karę i to dosłowną Bożą karę. Więc znowu pytanie i pójdźmy do źródła. No faktycznie to byłoby dziwne, powiedzmy, mamy nabożeństwo i w ciągu jednego nabożeństwa nagle dwa, za przeproszeniem, trupy. Wyobrażamy sobie, co było, policja, prokurator, no to byłoby bardzo zaskakujące. Natomiast kiedy otworzymy Ewangelię Dziejów Apostolskich, którą napisał Łukasz, mamy tam, może nawet zacznijmy wcześniej, żebyśmy mogli złapać tło, kontekst, mamy Księgę Dziejów Apostolskich, końcówkę rozdziału 4. Tam mamy opisaną historię Lewity, Barnaby. Był to człowiek poświęcony, kochający Pana Boga i czytamy: sprzedał wszystko, co posiadał i tak Józef, zwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, Lewita, rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. Wraz z jego poświęceniem od razu przesłał uznanie, autorytet, no i pewna odpowiedzialność. Widząc taką osobę doświadczoną, Kościół Apostolski uhonorował tego zaangażowanego człowieka. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy małżeństwo, o czym nam mówi 5 rozdział. Małżeństwo, mają w ogóle piękne imiona, ale też jest paradoks. On nazywa się Ananiasz, Ananiach, co oznacza, że Ananiach, Bóg jest Jahwe, hojny, łaskawy. Ona ma na imię Safira. Imię pochodzi od Safire, Safire od szafirów. No piękne, drogie kamienie. I mamy to małżeństwo sympatyczne. I 5 rozdział, werset 1 czytamy. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedali posiadłość. Mieli prawo. I za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł, złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr Ananiaszu: czym to szatan omotał twoje serce, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za nią? Te pieniążki były ich, mieli prawo robić z nim, co im się naprawdę podobało. Natomiast chcieli mieć to, co miał Barnaba. Uznanie, szacunek, respekt, a co idzie za tym często, władzę w Kościele Apostolskim.
I Piotr zadaje pytanie. I mówi dalej, czwarty werset. Czyż póki ją miałeś, nie była twoja? A kiedy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Coś cię skłoniło do tego, że tę rzecz dopuściłeś do swojego serca? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz, zasłysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Ale spójrz, mi jest łaska. Młodzi zaś wstali, owinęli go i wynieśli, pogrzebali. A po upływie około 3 godzin nadchodzi jego żona, nie wiedząc, co się stało. I rzekł do niej Piotr, powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Zadaje pytanie i może odpowiedzieć, musi skłamać, czy może powiedzieć prawdę? Pewnie, że może powiedzieć prawdę. Może powiedzieć prawdę, oczywiście. I daje jej łaskę. Czy za tyle sprzedaliście? I zamiast powiedzieć prawdę, no wiesz, prawdę mówiąc, no troszeczkę sobie zostawiliśmy. W porządku, nie ma sprawy. Natomiast powiedz mi, czy za tyle? Ale rzeczywiście ona rzekła, tak jest, za taką. A Piotr do niej. Dlaczego się zmówiliście, by kusić ducha pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego, są u drzwi i ciebie wyniosą. I zaraz upadła do nóg i wyzionęła ducha. Gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli, pogrzebali ją obok jej męża. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. Słowo Boże raz za razem nam mówi, nie może człowiek służyć Bogu i mamonie. Ja nie wiem, ale Pan Bóg prawdopodobnie wie, co by się stało, gdyby tych dwoje ludzi niepoświęconych, którzy służą Bogu, służą mamonie, mieli odpowiedzialność czy władzę w Kościele Apostolskim, to naprawdę mogłoby doprowadzić do szybkiego rozkładu. Natomiast Pan Bóg dba o swój Kościół i faktycznie tutaj czytamy, nie ludziom, ale Bogu skłamaliście. No i faktycznie Pan Bóg tę kwestię w sposób bardzo, można powiedzieć, gwałtowny rozwiązał. Ale oni ciągle mieli szansę. Natomiast ludzie, którzy kochają pozory, no może inaczej. Tak jak rozumiem Pismo Święte, Pan Bóg brzydzi się udawaniem, brzydzi się pozorami, dlatego nie dozwoli, aby w młodziutkim kościele apostolskim kłamstwo, obłuda no, królowały. Czyli rozumiem, że to jest dużo rzeczy dzieje się może nie tak wprost w Biblii, bo jak czytam taki fragment, no to nie myślałem właśnie zupełnie o porównaniu do Barnaby. Mhm. Więc rozumiem, że tu jest ta kwintesencja tej historii. Myślę, że zawsze powinniśmy patrzeć na kontekst, bo kiedy patrzymy na wyrwane teksty, to czasami nam trudno zgłębić tło. Natomiast jest taka piękna zasada, że Pismo Święte tłumaczy się samo. I czytając tą historię, myślę, że kontekst jest bardzo ważny. No rozumiem. No dobrze. Mimo, że przed chwilą powiedziałem, że często nie zwracamy uwagi na miliony, na statystyki i na tego typu wypadki, to chciałbym też się odnieść, bo o ile tutaj jest już to dla mnie, powiedzmy, jasne, dlaczego Bóg podjął taką, a nie inną decyzję, to dlaczego istnieje coś takiego jak jeden naród wybrany, który miał od samego początku Ewangelię, który on miał głosić, a jeśli ktoś się nie podporządkował, no to w pień. I to często było tak, że nie, okej, była wojna, w pień, koniec i jakaś tam, powiedzmy, asymilacja różnych terenów, ale nieraz czytamy mężczyzny, kobiety, dzieci, starców, wszystkich. No, ale przepraszam, no to co, jak? To gdzie tu miłość, gdzie tu przykazanie nie zabijaj? Jak to w ogóle jakoś pogodzić? Dobre pytanie. Myślę, że w każdym pytaniu tego typu jest takim podtekście, czy Pan Bóg naprawdę jest dobry? Czytając Pismo Święte, wierzę w to, że Pan Bóg jest dobry i zasługuje na cześć z dwóch powodów. Po pierwsze, że stworzył nas, jesteśmy Jego tworem. Po drugie, że przyszedł na tą ziemię i zmarł za nas. Natomiast kiedy czytamy, że wejdziesz do tej krainy Amaleka, Kananejczyka, wyrżniesz, zabijesz ostrzem miecza, to w kontekście tego, co robiły narody pogańskie, powiedzmy nabijanie na pal, obdzieranie ze skóry, składanie własnych dzieci w ofierze, to naprawdę śmierć od miecza była taką, można powiedzieć, szybką i łaskawą kwestią. Ale czytamy też w kontekście tego, że Pan Bóg każdemu człowiekowi i tym narodom dał czas. Możemy też otworzyć faktycznie w Piśmie Świętym 5 Mojżeszowa, 20 rozdział. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 20. I tam mamy kolejne wersety.
czytam od wersetu 15, tak postąpisz ze wszystkimi miastami bardzo oddalonymi od Ciebie, które do Ciebie nie należą, do miast tych narodów. Jednakże z tych miast ludów, które Ci dał Pan, Bóg Twój, w dziedziczne posiadanie nie zachowasz przy życiu żadnej żywej istoty. Gdyż obłożysz je klątwą, mianowicie Chetyjczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Peryzejczyków, Chiwiwijczyków, Jebuzejczyków, jak Ci nakazał Pan Twój Bóg. Aby nie uczyli was czynić tych wszystkich obrzydliwości, jakie oni czynią swoim bogom, i byście nie zgrzeszyli wobec Pana Boga waszego. Jeżeli będziesz oblegał jakieś miasto przez dłuższy czas, walcząc przeciwko niemu, aby je zdobyć, nie niszcz jego drzew, podnosząc na nie siekierę, bo z nich może się żywić. Nie wycinaj ich, bo czyż drzewo podobne jest do człowieka, aby miało być przez nie oblegane? Czytamy, że Pan Bóg faktycznie powiedział, wejdziesz do ziemi i czas łaski dla każdego były. Również czytamy, że dlaczego 430 lat. W pierwszej księdze Mojżeszowej czytamy, że był czas łaski i Pan Bóg każdemu narodowi, każdemu człowiekowi dawał czas łaski. Czytam o tym w pierwszej księdze Mojżeszowej, 15 rozdział 13 po 16. I to jest bardzo niesamowite. To nie ma, że Pan Bóg podejmuje zaocznie jakieś decyzje, ale Pan Bóg cierpliwie czeka. Pierwsza księga Mojżeszowa, 15 rozdział. I tam mamy wersety 13 po 16. I rzekł Pan do Abrama, wiedz dobrze, że potomstwo Twoje przybywać będzie jako przychodnie na ziemi, która do nich należeć nie będzie. I będą tam niewolnikami i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy będą służyć, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem. A ty odejdziesz od ich ojców w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. Pan Bóg każdemu narodowi, kiedy Izraelici szli, głosili Ewangelię, wieści o prawdziwym Panu Bogu, to ci ludzie mieli tą świadomość. Kiedy Jozue i Kaleb, inni zwiadowcy weszli do ziemi, to wprost usłyszeli, pata na strach, gdyż wiemy, że wy służycie prawdziwemu Bogu. Ten Pan Bóg osuszył przed wami morze, osuszył rzekę i boimy się, gdyż wiemy, że służycie prawdziwemu Bogu i wiemy, że Rahab uwierzyła w Pana Boga, który prowadził Izraelitów. I taką możliwość uwierzenia mieli wszyscy. Ale Pan Bóg jest dobrym Panem Bogiem, nie zmusza nas. I myślę, że ten czas łaski był i narody te po prostu podjęły decyzję na nie. Okej, okay, bardzo cieszę się, że podjąłeś temat właśnie bogów innych ludów, bo ciekawią mnie dwie rzeczy i zacznę na początku od takiej. Powiedziałeś, że są różne praktyki takie o wiele bardziej brutalne i okrutne niż śmierć od ostra miecza. Tak. Ale i wymieniłeś między innymi też składanie dzieci w ofierze. Tak. No dobrze, no ale przecież mamy przykład w Biblii, że dzieci, okej, okay, to nie są ludzie, to nie są, nie wiem, dorośli, którzy już na tyle odpowiedzialni, żeby ważyć każde słowo. Tak. Dzieciaki, które się wygłupiały, bawiły. Tak. I zaczęły, być może nierozważnie, ale pamiętaj, że to są dzieci, nawyrzucały prorokowi. Pyk, niedźwiedzie. I to już nie jest delikatna śmierć. I to już nie jest delikatna śmierć, bo niedźwiedzie z lasu rozszarpały. Ile tych dzieci tam było? Bo już nie pamiętam. 40? No, więcej? Więcej. Więcej. Otwórzmy już. To jest dobrze, żeby Pan Bóg się bronił sam, skoro mamy Słowo Boże, więc musimy po prostu do Niego zajrzeć. Czytam z drugiej Księgi Królewskiej, rozdział drugi. Czytamy, że najpierw śmierć w kotle, później był problem. Dalej Elizeusz uzdrawia wodę, nie wyjdzie z niej ani śmierć, ani poronienie. 22 werset. Druga Królewska, rozdział 2, 22. Uzdrowiona została woda aż do dnia dzisiejszego według słowa, które wypowiedział Elizeusz. Stamtąd poszedł do Betelu, a gdy szedł drogą, mali chłopcy wyszli z miasta i naśmiewali się z niego, mówiąc, chodź no łysy, chodź no łysy, chodź no łysy. Chodź no łysku. Inne przykłady hebrajskie mówią, wstąp tutaj, wstąp tutaj, wstąp wyżej. Faktycznie, małe dzieci są małymi dziećmi. Natomiast w Dotanie była pewna atmosfera, był klimat. Bardzo często tylko dzieci powtarzają co? To, co mówią rodzice. Naśladują tylko to, co rodzice mówią. I tutaj czytamy, że faktycznie dzieci naśmiewały się z Bożego proroka. Pomijam to, że już nie powinny się naśmiewać z osób starszych, tym bardziej, prawda, które miały się wizny albo były dojrzałe. Natomiast tutaj, chodź no łysku, wstąp no łysku,
jest, czytając między wierszami, taka drwina z Bożego proroka, ponieważ ludzie w Dotanie uważali, że prawdziwym Bogiem jest Baal, jest powiedzmy cielec. Jahwe to nie jest prawdziwy Bóg, a kto służy Jahwe, to służy niewłaściwemu Bogu, więc tutaj gdyby przeminął milczeniem Elizeusz, to prawdopodobnie by zmieniło całą jego służbę, nikt by go nie szanował. No tutaj faktycznie czytamy, chodź na łysku i werset 24. Obróciwszy się więc Elizeusz, spojrzał na nich, przeklął je w imię Pana, wtedy wyszły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały z nich 42 dzieci. Pan Bóg jest dobrym Bogiem, ale Pan Bóg też nie pozwala sobie, aby przekraczać pewne granice. A tutaj te dzieci zrobiły to, co robili rodzice. Rodzice ani nie szanowali Bożego proroka, co nawet więcej, drwili z Bożego przedstawiciela. Pan Bóg jest dobry, ale są pewne granice, są pewne limity. I cała później służba Elizeusza była w szacunku i w poważaniu. Smutne jest to, że bardzo często trzeba zapłacić cenę. Natomiast tutaj dzieci, małe dzieciaki, mali chłopcy, faktycznie odbiło się tylko to, jakich było nastawienie ich rodziców. I tutaj Pan Bóg nie mógł tego puścić płazem, ponieważ cała służba Bożego proroka nie byłaby szanowana. I wierzę w to, że Pan Bóg również dzisiaj na tej ziemi ma swoich przedstawicieli. Jak naprawdę no, drwimy sobie, śmiemy się z nich, to tak naprawdę drwimy z kogoś, kto jest wyżej. No, powiedzmy, że mógł zrobić tak, podobnie jak przy Jeroboamie. Ukarał za jego grzechy dziecko, tutaj za grzechy dzieci można było rodziców ukarać, szczególnie, że to po rodzicach powtarzali. Natomiast też myślę, że mógł, ale tego nie zrobił. Myślę, że też to była bardzo bolesna lekcja dla rodziców. Natomiast jeszcze w kontekście humanizmu. Życie nie jest najwyższym dobrem. Pan Bóg dozwolił, aby ten młody syn Jeroboama zmarł, bo gdyby Pan Bóg zachował jego życie, prawdopodobnie wyrósłby na bałwochwalce. Pismo Święte mówi nam, że to życie nie jest najwyższą wartością. I każdy człowiek ma wybór. Albo dwa razy się narodzić, raz z ojca i z mamy, a drugi raz z Ducha Świętego, albo dwa razy umrzeć. Raz, kiedy dobiegniemy lat, albo przez wypadek, a drugi raz śmierć wieczna. I tutaj no, nie ma alternatywy. Każdy musi dwa razy się urodzić, albo dwa razy umrzeć. I to w tym przypadku, że te dzieci straciły swoje ziemskie życie, podobnie jak syn Jeroboama, wcale nie przesądza ich życia wiecznego. Bo wiemy, że w czasie potopu w Sodomie i Gomorze też były małe dzieci, niemowlęta, ale to nie przesądza ich losu wiecznego. No, rozumiem. A teraz to drugie pytanie odnośnie bogów innych ludów. Powiedzieliśmy, wymieniliśmy może takie dwie postawy. Jedna postawa to była taka, że inne narody przyznawały rację, że tak, wiemy, że służycie jedynemu prawdziwemu Bogu i my się tego boimy. Tak. Drugie narody, chociaż właśnie tutaj z Datanu, dzieciaki. Tak, było powiedziane, że nie wierzą, służą Baalowi, nie wierzą w Boga prawdziwego, uważają, że to jest no, nierealny Bóg. No i mamy dwa takie, że tak powiem, dwie postawy, które pokazują nam, że jednak nie do wszystkich przemawiał Bóg Jahwe. I teraz tak, nie przemawiał w takim sensie, że nie przyjmowali go jako Boga. Tak. I teraz takie pytanie. Mamy innych bogów, oczywiście wiadomo, jako to jest taka przykrywka powiedzmy szatana, i którzy zwykle to nie są miłosierni bogowie. Też wymienialiśmy kilka innych kultów, kar, które też jakieś takie dziwne sytuacje się działy w tych ludach, dziwne rytuały. A dlaczego Bóg nie mógł być inny? Bo ja to wyobrażam sobie w tym momencie tak. Mamy złych bogów, którzy nie tylko są nieprawdziwi, ale też są źli w ogromnej większości. I mamy Boga, tego, w którego wierzył Izrael, który miał być Bogiem miłości. Dlaczego nie mógł, nie wiem, może to jest złe słowo, zaskarbić, ale dlaczego w ten sposób nie mógł przekonać inne narody, że jest tym miłosiernym Bogiem, właśnie wykluczając tą śmierć. A może nie chodzi, że wykluczając ją totalnie, prawda? Ale żeby on nie korzystał z śmierci, z zabijania, z mordowania narodów i tak dalej. Mógł w ten sposób pokazać, i słuchajcie, zobaczcie chociażby na zwykłą logikę, jakim Bogom wy służycie, a jakim ja jestem Bogiem. Dobrym. Ja chcę waszego dobra. Nie zabiję was. Nie będę kazał wam składać waszych dzieci w ofierze. To byłby jakiś zły pomysł?
To jest bardzo dobry pomysł. Pan Bóg jest dobrym, kochanym Bogiem i na wszelkie delikatne, łagodne sposoby stara się zdobyć nasze serca, nasze uczucia, nasze emocje, ale mówi, jeżeli będziecie nieposłuszni, to będzie kara. To okoliczne narody pójdziecie do niewoli, a Pan Bóg mówi, w ukryciu będę płakał za wami, ale abyście się nauczyli posłuszeństwa. I faktycznie raz za razem Boży lud, Izrael, trafiał do niewoli. Pan Bóg ma wiele łagodnych środków perswazji. Kiedy się kończą łagodne środki, Pan Bóg używa mocniejszych finansów, zdrowia, w tym przypadku niewoli. Pan Bóg mówi, poddajcie się, idźcie do niewoli, tam będę z wami. Nie, nie poddamy się, uciekniemy do Egiptu, poszukamy sobie sojuszników, nie pójdziemy. No i Pan Bóg raz za razem dopuszcza bolesne lekcje wychowawcze, aby się tego nauczyli. A kiedy jeszcze wspomniane tu było o innych bogach, no wyobraźmy sobie rodzina wielodzietna. I nagle jest płacz, 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 bo jest takie maleństwo, takie różowiutkie, takie kochane, a rodzice noszą tego swego różowego, kochanego bobasa. Jest moloch, blaszany bałwan rozgrzany, który ma dwie wyciągnięte dłonie, rozpalane jest ognisko, jest rozgrzewany do czerwoności blacha, no i matka czy ojciec kładą swoje różowe, kochane maleństwo, które skwierczy, które się smaży żywcem, a inne dzieci patrzą na to. Kiedy Pan Bóg mówi o praktykach tych pogańskich, to chociażby mamy w Księdze Jeremiasza, 7 rozdział, werset tam czytamy od 30. Bo synowie judzcy czynili to, co złe przed moimi oczami, mówi Pan. Pozostawili w domu, który jest nazwany moim imieniem, swoje obrzydliwości, aby mnie bezcześcić. Wznieśli miejsce w ofierze Tofet w dolinie Ben-Hinnon, aby spalać w ogniu swoich synów i swoje córki, czego ja nawet nie nakazałem i co mi nawet na myśl nie przyszło. Dlatego idą dni, mówi Pan, nie będzie się już mówiło Tofet i dolina Ben-Hinnona, lecz dolina morderstwa, gdyż grzebać się będzie w Tofet, bo nie będzie tam innego miejsca. Pan Bóg jest zaskoczony, kiedy jego lud ucieka do nicości, do bałwanów, ale często pozwala zebrać konsekwencje. W czasach Eliasza to była susza, Bóg Jahwe jest Bogiem ognia, a Baal Bogiem deszczu. I Pan Bóg mówi, no skoro tak czcicie Baala, da wam deszcz, no to zobaczymy, kto jest mocny. I 3,5 roku było suszy. Potem Boży Rzecznik prorok modlił i był deszcz. I w naszym życiu Pan Bóg daje każdemu czas, daje nam możliwości podejmowania decyzji, nikogo nie przytula na siłę. No dobrze. I teraz jeszcze, zbliżając się ku końcowi, chciałbym zadać takie pytanie. Często, może nie osoby, które traktują Pismo Święte jako fundament wiary, całe, Stary, Nowy Testament, ale inne osoby, często mówią, że jest dwóch Bogów, Bóg Starego, Bóg Nowego Testamentu i wymieniają bardzo dużo różnic. Nie wiem, czy to jest kwestia, dlatego chcę się właśnie zapytać, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu w Nowym Testamencie te historie nie są umieszczane, a w Starym są, czy jakiś jeszcze inny powód jest tego. Ale mimo wszystko w Starym Testamencie czytamy właśnie o tym mściwym i okrutnym Bogu. W Starym Testamencie mamy o wiele, wiele, wiele więcej historii, w którym mordowane są dzieci, mordowani są ludzie osobowo jako ten jeden człowiek, mordowane są całe narody. A w Nowym Testamencie, nie mówię, że tego nie ma w ogóle, jest chociażby właśnie ta historia Ananiasza i Safiry na samym początku, ale jest tego znacznie mniej. I to jest takie pytanie, nie wiem... Bóg się opamiętał? Czy, nie wiem, czy się zmienił jednak? Czy te największe narody, które najbardziej zagrażały Słowu Bożemu, już wtedy wymordował i teraz ma już taką luźniejszą drogę i nie musi aż tyle zabijać? Czy na jakiej zasadzie jest to, że w Nowym Testamencie tych historii jest mniej? W liście do Hebrajczyków, rozdział 1, werset 1 czytamy: wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Pan Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Spójrzmy na wiele sposobów i na wiele razy, bo różni jesteśmy. Panu Bogu bardzo zależy na tym, żeby ludzie Go poznali, żeby ludzie Go pokochali. Dlatego tutaj czytamy: wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedziczem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Jeżeli weźmiemy Ewangelię, to w sumie 3/4 Ewangelii mówią o osobie, o ostatnim tygodniu Jezusa Chrystusa. Dlatego, że Ewangelie, Nowy Testament
skupiały się na osobie Pana Jezusa, który sam osobiście, jako Bóg wcielony, przyszedł na tą ziemię, inne rzeczy po prostu pozostały w tle, ponieważ przez osobę Jezusa Chrystusa Pan Bóg pokazał, jaki naprawdę jest. Natomiast dlaczego ludzie wyciągają takie wnioski? Myślę, że to jest kwestia braku osobistego czytania Pisma Świętego. Są pewne tezy, które ktoś kiedyś postawił i ludzie to powtarzamy. Bóg Starego i Nowego Testamentu jest ten sam Pan Bóg. Mamy wiele wypowiedzi o tym, jaki Pan Bóg jest i w Starym, i w Nowym Testamencie. Natomiast co jest bardziej miarodajne? Opinia o kimś czy wywiad z kimś? Chyba wywiad, no bo to jest wywiad bardziej miarodajne. Bardzo dobrze. Więc pozwolę sobie odczytać dwa wersety, które są zapisane w drugiej Księdze Mojżeszowej. Tam rozdział 34, tam mamy samo objawienie Pana Boga. To, co Pan Bóg mówi o sobie. Ja, Jahwe, jestem Bogiem miłosiernym i litościwym, nieskorym do gniewu. Jestem bogaty w dobroć i wierność. Swoją łaskawość okazuję ludziom aż po tysiączne pokolenia. Przebaczam ich niegodziwości, niewierność i grzech, ale nie pozostawiam ich bez żadnej kary. Za występki ojców będę nawiedzał ich synów i wnuków aż po trzecie i czwarte pokolenie. Sam Pan Bóg mówi o sobie, że jest łaskawy, jest litościwy, jest miłosierny, więc myślę, że to jest taka bardzo dobra wskazówka, aby ludziom, którzy są szczerzy, którzy szukają Pana Boga, odesłać ich do druga Księga Mojżeszowa, rozdział 34 i w kontekście niestety, czytam tutaj w nowym przykładzie, nie jest to dobrze oddane, bo z mojego Nowego Testamentu, z nowego przykładu jest tak jakby wynikało, że to Mojżesz mówi. Ale w kontekście, no jest to nieszczęśliwie przetłumaczone. W oryginale i chociażby w innych przykładach mamy, że to Pan Bóg mówi o sobie. Ja, Jahwe, jestem łaskawy, miłosierny. I to jest samo objawienie Pana Boga. Pan Bóg mówi, że sam jest tak łaskawy, tak dobry i tak miłosierny, więc ja wierzę, że mówi prawdę. Dobrze, chciałbym podziękować za te kilka pytań, za te kilka odpowiedzi. Czy jest jeszcze może, nie wiem, jakieś zdanie, jakaś myśl, którą chciałby pastor powiedzieć nam tutaj, aby trochę ten temat jeszcze tak ładnie zakończyć, ubrać słówka? Tak, powiem tak. Czytanie Pisma Świętego jest bardzo niebezpieczną rzeczą. Można wyciągnąć wiele pozornych wniosków. Dlatego wszystkich słuchaczy, którzy nas oglądają, słuchają, zachęcam do studiowania Pisma Świętego. Pan Bóg jest dobry, miłosierny i łaskawy i to jest główna prawda Pisma Świętego, że Bóg jest dobry. Czasami mamy trudne sytuacje. Nie znamy może odpowiedzi na wszystkie pytania. Natomiast dziękuję Panu Bogu za to, że Pismo Święte nam mówi, że przyjdzie taki czas. Mamy to w Księdze Izajasza, w liście do Filipian, w Księdze Objawienia. Przyjdzie taki czas, że zanim Pan Bóg rozwiąże problem grzechu, wszelkie kolano i wszelki język uklęknie i wyzna, że Pan Bóg jest dobry. Przyjdzie taki czas, tysiąclecie, w którym każdy człowiek zbawiony będzie mógł przyjść do Pana Boga i zadać mu pytanie, Panie Boże, dlaczego kogoś tutaj nie ma, albo dlaczego ktoś tutaj się znalazł. Ale no, odsyłam po prostu do studiowania Pisma Świętego. Pan Bóg jest dobrym, kochanym Panem Bogiem i dobroć Jego miłość widać z każdej karty. Tyle, że naprawdę zachęcam do studiowania, do poznawania, co naprawdę jest największym błogosławieństwem, aby każdy z nas osobiście poznał, jaki Pan Bóg jest. Nie wzorując się na książkach, na opiniach innych osób, na tym, co wyczytamy w internecie. Uwielbiam czytać zawsze rano psalmy, dlatego z całego serca polecam każdemu z nas, aby czytał, poznawał, jaki Pan Bóg naprawdę jest dla niego. Dziękuję bardzo, pastorze, za te odpowiedzi, za ten czas tutaj spędzony. Dziękuję. Mam nadzieję, że choć część tych dylematów, które miałem ja, które mieli Państwo, zostało rozwianych. Chciałbym też się tutaj też troszkę podczepić pod tą radę, którą powiedział pastor na sam końcu. Studiowanie Pisma Świętego, a też przede wszystkim trzeba pamiętać o tym kontekście, o którym ja często zapominam, bo Biblia tłumaczy się sama i często nie trzeba też szukać na drugim końcu, w Nowym Testamencie, w Starym Testamencie, skakać po kilkunastu, kilkudziesięciu rozdziałach, kilku księgach. Wystarczy cofnąć się o parę wersetów wcześniej i nagle cała historia nabiera zupełnie innego światła. Chciałbym też was wszystkich zaprosić. Za dwa tygodnie będzie kolejny odcinek, kolejne spotkanie, dokładnie, dziękuję bardzo. Kolejne spotkanie z tej samej serii, Młodzi Pytają, będzie troszkę inne, będzie miał troszkę inną formę,
A chodzi o to, że będzie aż dwóch, a będzie aż dwóch pastorów, będą aż dwie osoby, którym będzie można zadawać pytania. I bardzo, bardzo was serdecznie chciałbym zaprosić. Za 2 tygodnie, to jest bodajże 29 października, o godzinie tak samo 17, tutaj na to miejsce. I być może dowiedzenia się, rozwiania wątpliwości na kolejne dylematy etyczne. Wszystkich was serdecznie zapraszam. Dziękuję.